Masakra tak zwana. Czy za wam? Zaraz będzie czy nie będzie? Zaraz będzie czy nie będzie? No, wychodzi, że jest. No, wychodzi, że jest. No i może będzie jeszcze, bo się prawie przerwało. Przegrało, znaczy, moi drodzy, i od razu lepszy internet. No, ale to niestety taka kicha z tym jest. No, także odnalazł szaman, ale miało być na początku, ale będzie na końcu. Więc teraz druga część tego, do czego nie ma pierwszej części, ale druga w sensie, że po tej pierwszej, co była, bez drugiej części, czyli tej poprzedniej. Bo teraz, moi drodzy, nauka wszędzie idzie w wyrażaniu się również. Bo, moi drodzy, w ogóle najistotniejsze, to dzisiaj może być pierwszy raz permanentnie do drugiej w nocy. 4 audycje pod rząd i tydzień wolnego, bo po prostu już szaman inaczej nie ten, bo to rozwala mu całe dnie tyle pracy. A dzisiaj jest bardzo ważna audycja, którą być może Sławek będzie słuchał dopiero o 4 rano, bo wszedł w fazy łączenia się ze sobą i gada ze sobą. Sławek ten, co go adepci znają, znaczy adept Sławek, no. I po prostu takie unikaty w postaci komentarzy do komentarzy szamana, do komentarzy, które przedstawiał Sławek na szkole grudniowej, czyli no, to wczoraj było, to wiecie, o czym szaman mówi. No i tego też jest chyba z 40 minut, to jest dzisiaj, także to też powinno być pokazane, bo jak Sławek będzie to słuchał o drugiej w nocy, czy o czwartej, to może jeszcze wejść w refraktalizację i to dopiero może będzie jazda. No, no ale zobaczymy, kiedy się uda. Jedziemy dalej. Podbiciach, ponieważ idąc stromo pod górę. Pamiętajcie, że tu nie ma wstępu z kolei. No ale o podbiciach, że szaman mówi, to każdy się domyśli. To jest ta część stóp, na której się chodzi w górę. Podbiciach, ponieważ idąc stromo pod górę, a tutaj jest, nie dotykamy w zasadzie innymi częściami niż podbiciami, więc jest tutaj duże obciążenie, duże ciśnienie na stosunkowo małym obszarze stopy. No. Dużo to jest mocniej odczuwalne i przy drobnych kamieniach, ostrych kamieniach, różnym igliwiu, kawałkach gałęzi, których jest tutaj mnóstwo, efekt jest taki, że stymulujemy, można powiedzieć, ten obszar stopy, który też jest związany bardzo z głową. Głową, czyli można powiedzieć palce. Wtedy, kiedy stymulujemy palce, czy nawet czasami obijemy sobie te palce tak z czoła, dziękuję, to zaczynają się przez układ nasz nerwowy przewodzić impulsy, powstawać impulsy czysto nerwowe, elektryczne, które biegną do naszego mózgu i im jesteśmy w stanie bardziej wyluzować, można powiedzieć, i ten obłędny nasz umysł, który cały czas odtwarza jakieś różne treści, niekoniecznie związane z tym bosakiem, z drugiej strony ciało, żeby mogło zaabsorbować te bardzo drastyczne, na początku wydawałoby się bodźce, tym można powiedzieć, mamy możliwość, i to jest coś, co działa z automatu, zbudować sobie nowe połączenia synaptyczne w mózgu. I to powoduje również, że kiedy tworzymy sobie nowe połączenia w mózgu, to z założenia po prostu uruchamia się proces zdrowienia w naszym ciele, bo nasze ciało przechodzi na wyższy, można tak to nazwać, poziom funkcjonowania, wyższy poziom organizacji. Czysto fizycznie stworzy większą możliwość, im mamy więcej połączeń neuronowych w mózgu, tym i nie lepsza dotykam tutaj. Lepsza jest odpowiedź, tym na mózg dokładnie. Tym mózg może sobie lepiej poradzić z tym wszystkim, co dotyka nasze ciało. Ten proces na wyższym poziomie, czyli na poziomie umysłu, zachodzi w świadomości.
poprzez obserwację tych procesów, która też bierze się z czasem, w miarę jak to chodzimy i to szaman to mówi, natomiast najlepiej słuchać tych, którzy właśnie w tym uczestniczą, jak o tym opowiadają, którzy też, można tak powiedzieć, się w to wkręcili, tym większa wiedza o samym sobie, tym, można powiedzieć, większy, szerszy dostęp do całego spektrum przejawienia, tym większe czucie bodźców, czasami nie tylko fizycznych, tylko nagle zauważamy, że oprócz bodźców fizycznych są bodźce poprzez pole. Są bodźce, które są wręcz, nie ma wytłumaczenia nawet nasze pole w tym, bo zaczynamy reagować na bodźce w przestrzeni na poziomie, nie wiem, widzimy kogoś, czy jakieś zwierzę, czy żywego człowieka kilkadziesiąt metrów od nas, więc jak gdyby można powiedzieć, że już teoria wielkości pola wręcz upada, bo nawet mając pole 20 czy 30 metrowe, co już jest bardzo dużym polem, nie można dotknąć tego pola drugiego człowieka, a mimo wszystko jesteśmy w stanie w jakiś sposób zareagować, zarejestrować pewne rzeczy. Na początku tylko rejestrujemy samą obecność. Potem pojawia się coraz więcej. Powiem tak, ja nawet nie chcę mówić, co może się pojawić, ponieważ byłaby to w pewien sposób takie programowanie, suregerowanie możliwości. Natomiast w miarę rozwoju i tworzenia się nowych połączeń w świadomości wręcz bym powiedział, ale oczywiście to ma odzwierciedlenie w systemie właśnie w mózgu, w połączeniach między synapsami nowych również, które powstają, tworzą się po prostu różne mechanizmy, czy tworzą, jesteśmy świadkami, można powiedzieć, powstawania nas samych na zupełnie innych poziomach. Często wcześniej w ogóle nas samych, dokładnie, prawda? Dokładnie. Bo nie wiem, czy to jest tworzenie, ale na pewno jest to no, poznawanie, oczywiście. Docieranie do pewnych poziomów, do których, prawda? Tak. Na co dzień jest właściwie niemożliwe dotrzeć. Dokładnie. To powoduje też właśnie. Może zejdziemy, znaczy ja zejdę trochę niżej, że na poziomie właśnie czystych dysfunkcji, tych dysharmonii fizycznych, czyli chorób potocznie zwanych, uruchamiamy procesy zdrowienia, do czego niezbędna jest świadomość. Jeżeli jeżeli zatrzymamy się świadomością tylko na tym, że że to są tylko bodźce poprzez receptory, jakąś tam mapę receptorów na stopie i to pobudza te receptory i że tylko jonizuje się nasze pole i tak dalej, no to z reguły na tym zostaniemy. Jeżeli do świadomości dopuścimy, że te procesy mogą być dużo głębsze, że my możemy wyleczyć, czy może nie wyleczyć, to jest złe określenie, zainicjować procesy zdrowienia, których manifestacja doprowadzi do tego, że uzdrowimy się z bardzo poważnych chorób, de facto dowolnej choroby. Na razie szaman ma dowody empiryczne, ponieważ relacje innych osób, że uzdrowiły się z jakiegoś tam grzyba, z którego przez całe lata cudowne maście i inne tam kosmetyki nie dawały rady, a po chodzeniu parę tygodni bosakiem nagle znikają te problemy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z czasem dla mnie jest w ogóle nie ulega wątpliwości, że pojawią się dowody na to, że można w ten sposób uzdrowić się z poważnych chorób, nie wyłączając nowotworów przede wszystkim. Tylko na pewno będą to bardzo długie procesy, ale powiem tak, być może to będą procesy, które pierwszy raz się zainicjują w ogóle. Wiedza o tym, że takie procesy zaszły, że zostały, że jest taka możliwość. Tylko muszą się znaleźć chętni, którzy to spróbują. Tak jak muszą się znaleźć chętni na terapię Gersona, czy jakąkolwiek alternatywną terapię nowotworową, żeby spróbować. Ale generalnie jest to tylko dopuszczenie do świadomości możliwości, że to działa. Tak działa nasza świadomość.
Nie jest to wiara, tylko dopuszczenie możliwości, a w konsekwencji dalszej decyzja, że to mnie ma uzdrowić. Ale żeby ta decyzja mogła się zrealizować, to jest potrzebna wiedza czasami, co jest przyczyną naszej dysfunkcji. A ta przyczyna leży w absolutnej większości przypadków w naszym umyśle. A bosak jest ideą, której manifestowanie prowadzi w prostej drodze do przyczyny. Bo jest bardzo głęboka medytacja w trakcie bosakowania, bardzo głęboka uważność potrzebna, szczególnie kiedy się chodzi po takiej trudnej górze jak Skrzyczne na przykład. No to prawda, to jest rzeczywiście. Ja tutaj wiele rzeczy tak zakręciłem, ale szaman ma taki sposób opowiadania, zakręcania, bo nasz umysł nie działa liniowo i to też jest bardzo istotne i ludziom się wydaje, że jak jeden wątek dociągnięty w nieskończoność prowadzi od razu do celu, to jest kompletna iluzja, bo przy jednym wątku ciągniętym w nieskończoność to można usnąć po 5 minutach i już nie wytrzymać, bo się przepalają obwody, bo cały czas można powiedzieć informacyjnie przeskakuje po tych samych połączeniach neuronowych. Natomiast kiedy krążymy i kiedy nasz umysł i w konsekwencji mózg, bo nasz umysł przejawia się również właśnie w połączeniach synaptycznych w mózgu, ma możliwość właśnie dyslokacji tych połączeń, różnotematycznie się to odbywa na poziomie na przykład słuchania i werbalizacji, to wtedy ten proces zachodzi, można powiedzieć, w sposób naturalny. Ma możliwość znalezienia najdoskonalszych połączeń, które służą na jednym poziomie budowaniu świadomości, na drugim poziomie budowaniu nowych połączeń, a na trzecim poziomie fizycznym, czystym fizyczności ciała, budowaniu czy inicjowaniu procesu zdrowienia. Oczywiście jest to proces, nie jest to kilka minut czy jakaś tam audycja. Chociaż nawet gadanie szamana czy kogokolwiek, informacja może uruchomić takie procesy. No może w ogóle pokazać to, że są możliwe. Dokładnie. Bo to jest to równoznaczne z uruchomieniem. Oczywiście. Bo natomiast manifestacja potrzebuje czasu. Natomiast proces uruchamia się w momencie dopuszczenia informacji. Tak, w ogóle takiej możliwości, że to może być tak, a nie inaczej. No to jest bardzo dobrze powiedziane. No a jeszcze powiedz coś na temat tego całego przedsięwzięcia, które będzie. Bosakowania na górę. No i się nie nagrać. Ja też sobie chcę nagrać. Bosakowania na górę. Ta. Czyli pierwszych szamańskich wyścigów z Chondrasek na Skrzyczne. No ta. Można tak powiedzieć. Kurde. Nie nagra sobie szamana. No dobra, zróbmy przerwę kilka. Nie. Musimy? Ja cały czas się zastanawiam, jak zacząć do tego, bo mnie nie nakierowałaś i ja się muszę sam nakierować, ponieważ proces bosakowania, czyli pierwszych szamańskich wyścigów z Chondrasek na Skrzyczne, bo tak to jest zatytułowane. No właśnie, to jest takie dość matriksowe pojęcie, a z pewnością nie będą to wyścigi na czas, kto pierwszy wyskoczy bosakiem na Skrzyczne, choć niektórzy być może tak to odbierają, ale ponieważ najważniejszym członem tej idei, bo to jest również idea, jest pierwsze szamańskie wyścigi, a nie samo słowo wyścigi, więc de facto szaman może się tłumaczyć, że nie wiecie jeszcze, co to znaczą szamańskie wyścigi. No więc może to właśnie jest takie zasadnicze pytanie, na które niekoniecznie dzisiaj odpowiem, bo być może dla niektórych, którzy jeszcze może nie trafili na tą informację, w międzyczasie dołączą. Zmierzenie się właśnie z ideą, która się kryje i z procesem, który się kryje za słowem szamańskie wyścigi, będzie, no, można powiedzieć, zapoczątkowaniem szamańskiego procesu uzdrowienia najróżniejszych, można by powiedzieć, ogólnie dysfunkcji.
no niech będzie, chociaż to nie jest adekwatne słowo, ani dysfunkcji, ani dolegliwości, ale no dobrze, no niech będzie, różnych właśnie problemów czy dysfunkcji, które się, z którymi istota nie może sobie poradzić. O. Niezależnie na jakim poziomie. Tak. Niezależnie na jakim poziomie, ponieważ to, że będzie. Nieświadome? Poziomy nieświadome są możliwe do uleczenia u wielu istot dopiero wtedy, kiedy przechodzą do świadomości. Dopóki dzieje się to na zasadzie wiary, to jest to tylko, można powiedzieć, zaleczanie, czyli działanie tak, jak działa medycyna konwencjonalna w absolutnej większości przypadków. Czyli nawet nie zalecza, tylko tamuje możliwość manifestowania się objawów w jednym miejscu i ciało w konsekwencji potrzebuje tylko trochę czasu, czasami jest to nawet kilka lat, na to, żeby przekierować tą energię w inne miejsce. Ponieważ często ciało ogólnie jest dość zdrowe i kiedy skuteczne jest, można powiedzieć, zalepienie, chyba można użyć nawet takiego słowa, tych objawów w jednym miejscu, to ciało potrzebuje dość dużo czasu, żeby się rozpaść w innym miejscu, żeby one się zamanifestowały w innym miejscu. I to jest tylko taki proces. Natomiast, że medycyna tego kompletnie nie łączy, no to o tym już było powiedziane chyba. No, i tak, tu już każdy, myślę, kto tego słucha, to zdaje sobie z tego sprawę. A ten, kto kiedyś tego będzie słuchać, to też już będzie zdawał sobie z tego sprawę. No, to prawda. To nie jest takie łatwe wszystko. To myślę, że tu jesteś większym fachowcem jako lekarz, którym jakieś w związku z tym też dylematy czy rozterki miał i tyle po prostu. No, tak, i jesteś dokładnie. Bardziej odbierana jako autorytet niż szaman, który no, zawsze można powiedzieć, a tam gada sobie tam coś. A czy to tak jest, nie wiadomo. No tak niestety odbieramy. To też jest model rzeczywistości, w której żyjemy. Zbudowaliśmy sobie pewną hierarchię tutaj. No tak. I ta hierarchia nie odzwierciedla świadomości, tylko odzwierciedla coś, co ze świadomością nie ma często nic do czynienia. Jest może tak, ja nie będę tego w żaden sposób osądzał, ale nie ma to do odpowiednika w świadomości po prostu. Mm-hmm. Tytuły, które zdobędziemy, oczywiście czasami się to pokrywa, ale nie jest to reguła. Jest mnóstwo istot o bardzo wysokiej świadomości, które świadomie powzięły decyzję, że lepszą dla nich obszarem do funkcjonowania w tej rzeczywistości będzie szpital psychiatryczny niż normalne funkcjonowanie w tej przestrzeni, która jest kompletnie dla nich nie do zaakceptowania. I to może będzie najbardziej kontrowersyjne, co powiem dla niektórych, ale ja jestem pewny tego, co mówię. I myślę, że jesteśmy w przededniu, choć to potrwa pewno jeszcze parę lat, no bardziej empirycznie potwierdzenia tego niż tylko w gadaniu jakiegoś szamana z Hondurasek dla niektórych. Bo będą metody, które pozwolą w sposób, no może nie jeszcze empiryczny, ale w sposób wiarygodny to weryfikować, bo przyjdą takie metody, bo one się pojawią w związku z pewnymi procesami na przestrzeni, bo inaczej po prostu ten konstrukt rzeczywistości nie przetrwa. To jest następny temat. Nie chcę w to wchodzić, bo to był... No ale po prostu szaman ma takie widzenie. No i tyle. Można się do niego odnosić z wielkim dystansem albo traktować jako brednię, a można po prostu to przyjąć jako inny sposób postrzegania z rzeczywistości i się zdystansowują. Taka, że mamy coraz więcej chorób psychicznych, jeśli tak to możemy nazwać. I nie zawsze, często jest to ucieczka po prostu. Jest to rodzaj, czyli to by się pokrywało z tym, co mówisz generalnie. No właśnie, trzeba sobie... Statystyki mówią o tym, że w tej chwili już w coraz młodszym wieku mamy takie objawy, że tak powiem. Bo świat, którym... Czy świat, to też nie jest adekwatne słowo, ale można powiedzieć, ja to nazywam konstrukt rzeczywistości, w którym teraz jesteśmy aktualnie, jest coraz trudniejszy do zaakceptowania przez istotę.
istoty, które mają, są połączone, bardziej zintegrowane ze sobą niż przeciętnie, o tak bym to powiedział. Nie mówiłbym tu o świadomości, czy o stopniach jakichś świadomości, tylko właśnie o większej integracji. Jak jest większa integracja, to często nie ma zgody, żeby po prostu takie mechanizmy, które podbiciach, ponieważ idąc stromo pod górę. Jak jest większa integracja, to często nie ma zgody, żeby po prostu takie mechanizmy, które rządzą tą naszą przejawioną rzeczywistością, zaakceptować. A nie ma odwagi, czy nie ma mocy, może nawet nie odwagi, mocy, żeby się temu przeciwstawić. Bo właśnie ten ostracyzm społeczny jest tak mocny natychmiast. Zaczynając od rodziny, zaczynając od szkoły, zaczynając praktycznie z każdej strony. Im, można powiedzieć, bardziej jakaś autorytatywna obszar, czyli na przykład obszar religii, czy obszar edukacji, tym większy ostracyzm natychmiast się uruchamia. Bo niestety są to ludzie, którzy też często nie mają z mojej perspektywy głębokiego, może powiem tak, mechanizmy, w których się kształcili, też wykrzywiają tylko obraz, a nie go budują. Aha. Więc można powiedzieć, że system edukacyjny, tak jak i każdy system, w którym funkcjonuje, wymaga przebudowy od samych podstaw. Nie zreformowania, bo tu nie ma co reformować. Wszystko jest budowane na oddzieleniu zamiast na łączeniu. Oczekuje się od ludzi, żeby łączyli coraz większe aspekty, bo technologia, można powiedzieć, wymaga tego, żeby ludzie byli coraz bardziej interdyscyplinarni, a nauka i łączyli z wielu dziedzin wiedzę, natomiast wszystko pozostałe temu przeczy, prawda? Tak, przeczy. Model edukacji temu przeczy. Oddziela się od żłobka po prostu. Tak. A szkoły, które to łączą, są po prostu marginalne. Szkoły jakieś tam Montessori, szkoły steinerowskie, to w takim kraju jak Polska to jest oszołomstwo. I są wyśmiewane od religii czy kościołów przez, można powiedzieć, profesorów akademickich, którzy się z tego śmieją. No więc jaka tu jest świadomość? Gdzie? Oczywiście, że są tacy, którzy to rozumieją, ale wolą się nie odzywać, bo mogliby być narażeni właśnie na ostracyzm i tyle. I finito. Oczywiście są mechanizmy pozytywne, ale szaman woli pokazywać to, co jest, czego jest 90%, niż to, czego jest 10%, bo te 10% to jest dużo za mało, żeby zmienić tą rzeczywistość. No tak, to prawda. Bo trzeba działać, a tu nawet te 10% nie działa, bo po prostu nie ma mocy, nie ma odwagi, nawet nie wiadomo, jakie są powody. No. Nie ma wsparcia, nie ma... Można tu wstawić w zasadzie wszystko. Każdy sobie to jakoś tłumaczy. Generalnie jest to deprecjonowane przez 90% otoczenia i dlatego tak ciężko to robić. Bez względu na to, w jakiej dziedzinie się to manifestuje, czy byśmy tego szukali. Medycyna jest bardzo dobrym przykładem. No. Bardzo konkretnym przykładem. Dokładnie. Prawda? Gdzie nawet ci, którzy są, jak to my mówimy, rozwinięci duchowo, nie są w stanie pójść tą drogą, którą prezentowali na przykład przez całe życie, tylko idą i poddają się bezdusznemu takiemu podejściu, gdzie lekarz przerzuca jeden, drugi, trzeci tego pacjenta i on mimo, że całe życie, nie wiem, robił coś zupełnie innego, nagle staje przed wyborem i idzie jak to owieczka na rzeź. Po prostu dokładnie. Idzie. Sławę. Idzie, bo to jest tak silny, nie wiem, przymus, nie wiem, otoczenia, czy jakbyś ty to nazwał, tej przestrzeni, prawda? Że po prostu nie jest w stanie w swojej sprawie się obronić. Dokładnie. Sławetnym dla mnie takim właśnie, tylko troszeczkę od odwrotnej strony, przykładem tego jest były nieżyjący
Jeszcze wtedy szaman matrixowe treści jakoś przyswajał, teraz już tak. Religa, który w momencie, kiedy umierał na raka, powiedział, że on się nigdy nie podda chemii, bo to by go zabiło, a nie radioterapii. I powiedział to publicznie, ale oczywiście nad tym się nikt nie zastanawiał, dlaczego, bo to było, tak? Dlaczego tak powiedział. Właśnie. A każdy, może nie każdy... Był ministrem zdrowia wtedy, żeby nie było. Dokładnie, a większość... czy radiologów, czy nie onkologów od raka, to jak się nazywają lekarze? Chemioterapeutów? W zasadzie onkologów. Czy nawet chirurgów takich onkologicznych, którzy właśnie pracują przy usuwaniu różnych tych rodzajów nowotworów. W momencie, kiedy ich najbliższa rodzina, ktoś z najbliższej rodziny zapada na raka, to szukają pomocy w alternatywnych metodach. I mam na to mnóstwo dochodów, ale nie będę ich... Nie podpierają tym. Ja powiem, że nie, ja nie boję się powiedzieć, że bo mam na to mnóstwo dowodów, no ale nie będę ich wyciągał, bo to nie o to chodzi. Drugim przykładem, jak to działa, jakie to są skuteczne metody i jakie są inwazyjne dla życia, na przykład radioterapia, bo jeszcze do tego wrócę, jest to, że często kobieta, na przykład, która jest w ciąży, wystarczy, że zetknie się z chorym, który był poddany radioterapii, często już po wyjściu jego ze szpitala, na kilka godzin i w przeciągu 2-3 tygodni. Nie tylko radioterapii, moi drodzy, bo tu szaman tak się z 2 lat słucha, ale przede wszystkim może nawet bardziej chemioterapii. Ale w zasadzie no, to tyczy się jednej i drugiej terapii, jedynie uznanej i słusznej przez system medyczny w wielu krajach. A w Polsce przede wszystkim. No jeszcze w Stanach pewno jest gorzej. Ale to gorzej, lepiej to w tym momencie sobie zostawić, natomiast no, już nie będę szamanowi przerywać. Zgodnie następuje poronienie i już nawet lekarze konwencjonalni wiedzą, że to jest na skutek zetknięcia się z chorym, czyli nie wiem jak który to... promieniuje. Tak, który, czyli można... Promieniuje albo po prostu promieniuje chemią. To czasami jest po prostu masakryczne. Powiedzieć choroba popromienna. Natomiast o dziwo nikt się nie zastanawia, jak to się dzieje, że lekarze, którzy na oddziałach radioterapii, czy nie wiem, czy tak się nazywają, czy inaczej, przebywają po kilka, a czasami kilkanaście godzin dziennie, tnąc pacjentów, czy odwiedzając ich na salach, stykają się z nimi non-stop, w ogóle tego nie przenoszą dalej. Oni są kurde nienapromieniowani. No i odpowiedz mi na to pytanie, ja ci zadam jedno pytanie w naszej rozmowie. Czy się ktokolwiek nad tym zastanawiał? Nikt się nad tym nie zastanawiał. No właśnie. Chyba się nikt nie zastanawiał. Nie, no nikt się no nie i tutaj jest, powiem tak, ja nie pokażę odpowiedzi, tylko zadam takie pytanie, czy być może jednak świadomość jest nadrzędna nad naszym ciałem? I oni nie mają programu, że zabije ich radioterapia, chociaż zabija ich pacjentów i chcą za pomocą zabijania przywrócić im życie. No tak, dokładnie tak to wygląda, rzeczywiście, za pomocą zabijania. Ale to trzeba się nad czym... Zabijanie jest części, może dać dobry efekt. Ale sami się są spod tego wyłączeni, czyli nie mają takiego przekonania. No nie ma. A innym takie przekonanie jako oczywistą metodę, którą tutaj o empirycznych dowodach, że to jest w ogóle totalna bzdura, to myślę, że jest mnóstwo opracowań i statystycznych i opisów i przypadków w internecie i każdy może sobie to znaleźć, jeśli przed takim dylematem stoi. Że nieleczony nowotwór, czy leczony, to z reguły statystycznie większa przeżywalność jest przy tych nieleczonych i są dziesiątki lat już, można powiedzieć, na to robione badania. Ale nie są upubliczniane, bo nikt nie ma w tym interesie. Blok do radioterapii, nieoperacyjny, tylko promienny, czy jak to się nazywa, to jest kod z rzędu kilkudziesięciu milionów złotych w każdym szpitalu. Mhm.
ile może na tym przemysł medyczny zarobić? Trzeba sobie zapytać. Chory, którego się podtrzymuje przy życiu w taki sposób, bo to nie jest wyleczenie, tylko podtrzymywanie przy życiu, jego terapia kosztuje jakieś po prostu horrendalne sumy. Gdyby ułamek tych środków przeznaczyć na naturalne metody, to przeżywałoby 80% ludzi za 20% tych pieniędzy, które są zużywane na zabijanie ludzi. No przede wszystkim rzeczywiście pacjenci, którzy tak są mniej drastycznie leczeni, dłużej przeżywają. No, taka prawda. I w lepszej kondycji przede wszystkim. Dokładnie. No i ciężko ten moment, kiedy tutaj... Mają przynajmniej czas się przygotować na to, co też jest nieodłącznym procesem życia, czyli na odejście z tego ciała. A ci, którzy są poddawani ciągłej indoktrynacji medycznej, bo to trudno inaczej nazwać, nawet na to nie mają, można powiedzieć, opcji. Tak, ani czasu, ani... I ani chwili, ani czasu i odchodzą w sposób po prostu tak niehumanitarny, że trudno nazwać cywilizacją zbiorowość ludzi, która takie metody tworzy. Po prostu. No, niestety masz bardzo dużo racji. To jest rzeczywiście... Myślę, że racja to nie jest coś, co cokolwiek można, wiesz, przepraszam, że tak powiem, kupić na targu, i to nie o rację chodzi. Chodzi o zastanowienie się nad pewnymi rzeczami w końcu i przejawienie wynikających z tego zastanowienia się wniosków. No to prawda, żebyśmy się nie musieli stać przed takimi dylematami trudnymi, no. Co zrobić pod tą ścianą. To lepiej pod nią nie stawać. A więc wracamy do bosaków, tak? No. To jest tak. Jakiś... Żeby jest, się uziemić. Żeby się uziemić, to jest jakiś pomysł, prawda? I to dokładnie. Taki bardzo fajny. Dlatego ta idea jest moim zdaniem istotna i nie mam wątpliwości, że się siłą rzeczy rozpowszechni, ponieważ bez idei ludzie, czując to, intuicyjnie zaczynają bosakować wszędzie. Nie jest to jeszcze masowe, ale staje się to, można powiedzieć, jedynym antidotum, żeby, użyję tu innego określenia, nie zwariować w dzisiejszym świecie. Żeby po prostu nie zwariować. Bo to nie jest tylko dobro cielesne, ale jest to również dobro psychiczne. W bosakowaniu. Człowiek układa sobie pola również mentalno-psychiczne i ma większą odporność, pomijając możliwość zbudowania swojego prawidłowej wielkości pola, jest możliwość zbudowania świadomości i nabrania mocy do stykania się z obłędem, można powiedzieć, codzienności. I nie uważam, że słowo obłęd codzienności jest słowem za mocnym. Bo ilość pacjentów psychiatrycznych, która dramatycznie rośnie, a którą wspomniałaś, tak. O której wspomniałaś, o tym świadczy. Ilość dzieci, z którymi są po prostu totalne problemy i można powiedzieć, że przygotowania są na to, że z roku na rok takich dzieci będzie przybywać po 20-30%. I takie statystyki są dostępne w ministerstwach, każdego kraju unijnego i przypuszczam, że każdego kraju tej cywilizowanego tak zwanego, tego nie trzeciego świata, tylko pierwszego, za który się mamy, a kompletnie nie ma o tym wiadomości w takich obiegowych. Nie dopuszcza się tego do, można powiedzieć, mainstreamowych mediów. Żeby, broń Boże, ludzie, nie lubię tego słowa, broń Boże, bo to też jakaś totalna bzdura, ale ale to następny jakoś temat. Wyszło. No i tak, jak nie dotkniemy, to po prostu dotykamy obłędu. No tak. A rządzą tą naszą przejawioną rzeczywistością. No właśnie, jak nie dotkniemy, dotykamy obłędu. No właśnie, ale już dalej nie ma. To też można nagrać. Ale w zamian tego
Taki, moi drodzy, proces, który bardzo ważny był, a był on, no, w zasadzie, można powiedzieć, w zasadzie na pierwszej szkole, tak to można liczyć. On oczywiście był pokazywany pewno, ale pewno nie w całości. Szaman nie pamięta, ale tak jak powiedziałem, mamy dużo materiałów, które nawet jak były pokazywane, to z perspektywy czasu mogą dużo wnosić. I to widać po komentarzach czy tam info zwrotnym, które, no, szaman ciągle powtarza, niewielkie, no ale wystarczające na szczęście. Chociaż oczywiście od bogactwa, szczególnie takiego bogactwa, bo to jest jedyne bogactwo, które, no, powoduje, że na twarzy szamana czasami pojawia się uśmiech. No oczywiście, moi drodzy, żartuję, bo jak widzicie, szaman nie ma z tym problemu, natomiast, no, faktycznie wtedy, no, jak gdyby, no, jest po prostu zajebista satysfakcja, jak ta świadomość się objawia, a również objawia się w tych waszych rozkminkach na czasami swój własny temat de facto, no bo jakimi innymi możecie się podzielić de facto, każdy z was. To, gdzie siebie w tym widzi w danej chwili, nie ma żadnego znaczenia. Ale to on widzi. Jakie interpretatory na tą okoliczność i w tym momencie funkcjonują w świadomości, na ile jest połączony ze swoją głębią czy ze swoim źródłem, jakbyśmy to nie nazwali, ze sobą, moi drodzy. To jest jedyne logiczne i takie zgodne znaczeniowo słowo. No więc nie ma znaczenia, na ile jest połączony. Ważne, że do jego świadomości może to dotrzeć i pozycjonować go zupełnie gdzie indziej. Na chwilę, na więcej chwil albo na dłuższą chwilę, aż w końcu, no, może dzieje się zupełnie inaczej. Może nagle zauważa, że ta chwila trwała, o tym dzisiaj chyba, z tego co szaman pamięta, jest ranna audycja, która nie wiadomo kiedy się nada, no ale może będzie trzecia po tej, bo to dopiero 37 minut. Kurde, to jeszcze jest króciutko. No, w każdym bądź razie dobra, to się okaże, natomiast teraz szaman jeszcze puszcza właśnie. No było takie właśnie na pierwszej szkole zdarzenie, że szaman się zaciął. De facto algorytmicznie potrzebna była krew do transformacji w ogniu jego. No a ponieważ przecież szaman nie jest jakimś masochistą, psychopatą albo jeszcze innym, no nie utaczałby sobie krwi, no więc musiał to zrobić w taki bardziej oryginalny i, no, widowiskowy, można wręcz powiedzieć, sposób, więc się zaciął po prostu głowę drzewem, które chciał porąbać, drzewem, no i tym drzewem, którym chciał porąbać drzewo, po prostu się zaciął bardzo umiejętnie, to tam z 10 centymetrów ta, no trudno powiedzieć, blizna, bo blizny nie ma, bo nie był szyć, to po czym blizna
siłą woli sobie to połączył. Oczywiście, że jest gdzieś ta blizna we włosach, ale to, moi drodzy, cięcie po prostu jak do skalpowania. To nawet są zdjęcia, no i mieli tyle trzeźwości, że to nakręcili. To jest po prostu fajne, bo to nie to, że szaman krwawił i w ogóle i potem jeszcze grał na bębnie. Moi drodzy, zupełnie nie o to chodzi. To zupełnie inne procesy i inną głębię odzwierciedla. Natomiast szaman nie chce tutaj narzucać interpretacji akurat. Tutaj on jest jak gdyby nie tyle bohaterem, ale no, w pewien sposób skupienie jest tutaj wokół niego, czy on jest tą soczewką, która tą energię potrzebną do manifestacji pewnych rzeczy była. O, tak to najbliżej. Właśnie. Soczewką tylko istota taka może się stać, która no, w pewien sposób zostawia swoją osobowość, bo inaczej nie będzie to soczewka. To światło to jest metafora, moi drodzy, obojętnie czy światło, czy energia, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, która ma być, czy może być skupiona, no jeśli no właśnie ta osobowość w pewien sposób, ego, dyktuje, czy ten umysł, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, jest interpretatorem treści i to się dzieje z automatu, jak wiecie, no to w tym momencie no nie ma możliwe, żeby nie powstała deformacja. Więc no, albo nie należy używać umysłu, a mimo wszystko być w ciele, mimo wszystko zdawać sobie sprawę, percepować ludzkimi oczami i tak dalej, bo to jest, moi drodzy, właśnie taki proces. Ten proces, przez który was szaman prowadzi od długiego czasu, opowiada wam o tym w najróżniejszy sposób i zachęca was do manifestacji. Ale ta manifestacja to nie jest nagle, to nie jest na skutek uderzenia się o ściany, na skutek włączenia przycisku, na skutek dwupunktu czy innych rzeczy. To są wszystko tylko fajne metody, które na dłużej albo krócej mogą pozostawić istotę jeszcze w komfortowym uśpieniu, a z pewnością nie w świadomości. Natomiast ponieważ no, tutaj niezrozumienie tego, nierozpoznanie tego i można powiedzieć takie wspierane na przestrzeni przekierowywanie tych możliwości, które miały służyć faktycznie otwarciu się ludzkiej świadomości, powoduje, że tutaj też mamy kiepską, ludzie mają kiepską możliwość do zobaczenia tego. Szaman się cieszy, bo skoro już można to wypowiedzieć w tak łatwy i de facto nawet dość zrozumiały sposób, to znaczy, że to jest właśnie ten czas, w którym no, tych, którzy zaczną to postrzegać, będzie więcej, nie tylko na potencjale. No i tyle. Także opiniami się dzielcie z szamanem. To jest takie właśnie tylko przypomnienie czy pokazanie. To są, można powiedzieć, to jest historia, moi drodzy, i fajnie, że ona została uwieczniona. Nie w sposób jakiś fałszywy. Można do tego wrócić, można zobaczyć. Nawet jak nie słychać głosu, to skupienie, te ciała, które w taki, a nie inny sposób się poruszają, przybierają takie, a nie inne postawy, wchodzą w takie, a nie inne relacje. To wszystko już z waszej większości perspektywy jest obserwowalne. I tego się nie da oszukać, tego się nie da wyreżyserować. To jest autentyczne. Natomiast no, interpretacja to już jest odpowiedzialność, bo przede wszystkim, moi drodzy, jest to odpowiedzialność. Jak zaczyna się pojawiać świadomość, to również
nieodłącznym elementem pojawiania się świadomości jest zdanie sobie sprawy, że to ja sam jestem odpowiedzialny nie tylko za swoje czyny, ale przede wszystkim za swoje myśli. Za swoje intencje. I nawet za takie rzeczy, o których jeszcze chwilę wcześniej nie miałem pojęcia, że w ogóle są. A mogłem je zobaczyć w dowolnych, zdeformowanych lustrach wokół siebie, kompletnie nie zdając sobie sprawy, że odbijają tylko mój własny obraz. No i to taka jest pętla, też się szamanowi udało, moi drodzy, poziom tych audycji, jakbyście nie sądzili, no nieporównywalnie się podniósł. Natomiast no, z pewnością z racji długości innych rzeczy niekoniecznie no, jest taki łatwy do wchłonięcia. Będziemy całego jechać. Bo jak jest krew otwarta, to nie można. Ty będziesz mówić na temat podróży. Nic tu nie ma przypadkowo. Niestety głos za słaby, więc nie będziemy go zniekształcać. Ten proces od w miarę tego momentu jest dość istotny, wcześniej przyspieszony. Może się uda szamanowi to też wrzucić jako oddzielne filmy, żeby po prostu to było takie. Chyba to będzie najlepsze. No ale na razie internet po prostu udaje się szamanowi 50 minut wrzucić w nocy, a w dzień no, nawet nie ma opcji, bo by za chwilę nie było audycji. No, to jedziemy jeszcze z tym. Nic się nie dzieje. Nie wydaje, że się nie wiadomo co dzieje. Dzieje się we łba. A łba tylko trochę krwi. Thank you.
Zakończymy, bo to z tego jest jeszcze z pół godziny z układem. No ale może kiedyś ktoś będzie chciał zobaczyć bez komentarzy. No ale najpierw się musi pojawić. Na dziś to już wystarczy, a to już jest jutro. Zobaczę szaman, bo całkiem możliwe, że jeszcze będzie trzecia część. Żebyśmy byli, żebyście byli w miarę na bieżąco, no ale zobaczymy. Bo w zasadzie to też potem nie ma kiedy tego oglądać, ale de facto to też przestało mieć znaczenie. Dokąd jeszcze szaman wrzuca, jeszcze jakiś czas będzie weryfikacja tego, czy jest sens, czy nie. Bo to się pokaże po tym, czy kamerę będzie mieć szaman, czy nie. Po prostu to też jest proces. Absolutnie szaman was do tego nie namawia. To tylko z rozpoznania ma wynikać de facto, czy tam z potrzeby, że jest to faktycznie w jakiś sposób przydatne i tyle dla was. Po prostu. Także moi drodzy, na dzisiaj kończymy. Znaczy ta część się kończy, a druga chyba jeszcze poleci, ale to też gdzieś 10, może nawet więcej minut, bo jeszcze musi szaman zgrać to na komp. No ale może pójdzie. Na razie.